Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Długosza w Częstochowie był gospodarzem trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Z dokładnością i dyscypliną wojskową punktualnie o 10:00 naukowcy z 7 uczelni i 14 instytucji wojskowych rozpoczęli dwudniową konferencję. Wilka nie zamierzamy wywoływać, natomiast mamy zamiar poświęcić nasze spotkanie naukowe na dyskusję naukową nad współczesnym stanem bezpieczeństwa Polski, nad tym, na ile udział Polski w sojuszu północnoatlantyckim sprawia, że możemy czuć się bezpieczniejsi, jakie były wyzwania przed Polską w momencie naszej akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i na ile te wyzwania zostały przez nas zrealizowane. Czy przez 20 lat obecności w NATO nasze bezpieczeństwo wzrosło? Bardzo dobre pytanie. Na pewno poprawiło poczucie bezpieczeństwa. Chciałem zauważyć, że bezpieczeństwo zarówno w wymiarze tym obiektywnym, jak i subiektywnym jest mniej więcej porównywalne czasem, to, co może zaskakiwać. Druga sprawa, na pewno pomogło przez te 20 lat. Odbudowała się w jakiś sposób armia, odbudowało się w jakiś sposób wojsko polskie, które wyszło z głębokiej zapaści. Zatem jeśli patrzymy, ile nasze państwo wydaje środków na obronność, możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo? Nie ma bezpieczeństwa bez pieniędzy. W dzisiejszym świecie niestety tak jest, że jeśli się chcemy czuć bezpieczni, to musimy inwestować i modernizować armię, modernizować ją na bieżąco. Do tak zwanego ideału to jest bardzo, bardzo daleko. Bardziej liczymy na sojuszników, zresztą słusznie, chociaż tu trzeba postawić czasem wielokropek, tak to po prostu bywa, a musimy bardziej liczyć na siebie, szczególnie w niektórych wymiarach, w tych obronnych wymiarach, na przykład obronie przeciwrakietowej, obronie przeciwlotniczej, no tu jest to mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To jest kosztowne oczywiście. Wiem, że technologie zbrojeniowe, przemysł zbrojeniowy jest kosztowny, wyposażenie armii jest kosztowne, ale jeśli chcemy być bezpieczni, to niestety musimy inwestować możliwie oczywiście w stosunku do budżetu, do możliwości państwa, fundusze w rozwój armii, w modernizację armii. Czy takie sojusze nie sprawiają zagrożenia ze wschodu? Czy dzisiaj Polsce nie jest potrzeba więcej dyplomacji niż zbrojenia? No, wkraczamy w sferę polityczną. Ja z przyzwyczajenia, nie wiem czy pan wie, ale ja 41 lat nosiłem mundur. Z przyzwyczajenia staram się nie komentować bieżącej polityki i nie komentować kierunków polityki. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Cały czas trzeba pilnować tego stanu bezpieczeństwa Polski. Udział nasz w Sojuszu Północnoatlantyckim jest właśnie takim rozwiązaniem. Potrzebujemy trochę więcej mięśni, potrzebujemy troszeczkę więcej siły. Niekoniecznie, żeby odstraszać, broń Boże zastraszać, ale żeby odstręczać w jakiś sposób od jakichkolwiek zamiarów, chociażby na przykład działań zwanych tak zwaną wojną hybrydową.